Ja nazywam się Piotr Kraśko, a to będzie mój pierwszy wywiad sportowy. A moim gościem jest dzisiaj Ziomal, król Albanii. Mój ulubiony patus, Popek. I jak, Ziom? Jak poszła nawalanka z przeciwnikiem? Dałeś radę? Szanowny panie redaktorze, walka, którą właśnie już odbyłem, mimo że na wskroś fizyczna, jest jednocześnie doznaniem z zakresu nieomal metafizycznego. Doświadczam wręcz epifanii uczuć, kiedy odnajduję w sobie pierwotne instynkty ludzkie, stojąc w klatce na ringu. No pięknie, tego się całkiem nie spodziewałem, ziomek. To rzucenie wody ci faktycznie służy. No, nawijasz po prostu jak jakiś magister. Muszę przyznać, że moja dłuższookresowa abstynencja od alkoholu istotnie powoduje pewne pozytywne zmiany. Nie tylko w mojej psychice, ale również daje wyraz bezpośredni w postaci bardziej zrozumiałej i kwiecistej formy wymowy słownej. Nie, to jest kozak. Dajesz nieźle radę. A powiedz, bo widzę, żeś mocno po ryju oberwał. Bardzo cię nawala. Jak ci ktoś tak przywali mocno? Odczucie bólu jest kwestią mocno indywidualną. Do tego dochodzi oczywiście wysoki poziom adrenaliny w organizmie związany ze stresem powodowanym walką z przeciwnikiem. Z doświadczenia wiem, że prawdziwy fizyczny ból dopiero mnie czeka, kiedy emocje nieco opadną i organizm rozpozna skalę zniszczeń dokonanych przez pięści mojego adwersarza ringowego. Jestem nieźle zdziwiony tym wywiadem. Wiesz, ja się długo przygotowywałem. Chciałem też reprezentować odpowiedni poziom. A tu ząk. A im dłużej rozmawiamy, tym bardziej czuję, że chyba niepotrzebnie. Powiedz mi, Popek, czym ty się teraz interesujesz? Od kiedy moją codziennością nie jest spożywanie alkoholu i przez co też siłą rzeczy ograniczyłem nieco moją aktywność towarzyską wśród znajomych, moim głównym zainteresowaniem jest przede wszystkim fizyka kwantowa, zwłaszcza zjawisko splątania kwantowego, które nie było uznawane za istniejące przez samego Einsteina, ale fizykom udało się potwierdzić istnienie zjawiska splotu cząstek. Fascynuje mnie fakt, że jest to punkt wyjścia zarówno dla prac nad teleportacją, jak i dla nowej generacji komputerów kwantowych. To dziś brzmi jak science fiction, ale wiem, że to brama do przyszłości odkryć naukowych. Proszę Państwa, ja nazywam się Piotr Kraśko, a moim i Państwa gościem był Ziomal, fighter, raper i, jak się okazuje, erudyta, nie kto inny jak Popek.